prosił. Przypomniałem, że na przerwach jest obowiązek noszenia maseczek, a na lekcjach w trosce. Ten rodzic nie do końca w trosce o dobro... mówię teraz w stosunku ucznia. Ucznia, koleżanki, kolegi, w trosce o zdrowie nauczyciela, ale także mamy, babci, bo wirusy przychodzą z domu do szkoły, do szkoły do domu. Taki był przekaz. I prośba była. To była tylko prośba. Rodzice czują się przewrażliwieni, mówiąc szczerze. Mówiąc szczerze, ale to była tylko prośba. I potwierdzam to, byłem, naturalnie. I zaleca pan, aby dzieci miały... Może tak, proszę, znaczy może tak, zalecam. To jest, ja powtarzam słowo, to była prośba. Ale tutaj rodzic mi jeszcze mówi, rodzice nie zostali w ogóle o tym fakcie poinformowani ani przez wychowawcę, ani przez dyrektora. A to jest dość istotna informacja tutaj. Ale momencik, chwileczkę. A moja wizyta w każdej klasie to nie jest informacja? A czy rodzice, rozumiem, rodzice. Wie pan co, jeżeli byśmy teraz z każdą prośbą, każdą prośbę kierowali, to prośbę można spełnić albo nie. Żadne dziecko z tytułu tego, że maseczki nie będzie miało na lekcji, nie będzie z tego powodu szykanowane. Bo taki jest przekaz na nauczycieli poszedł. To dziecko może mieć, może się zabezpieczać, ale nie musi. I ja nie bardzo rozumiem, przepraszam bardzo, wejdę słowo, bo mnie takie, nie bardzo rozumiem tutaj tego rodzica, ponieważ no, wokół nas szaleje pandemia, mnóstwo szkół jest na zdalnym, na hybrydowym, my się jeszcze jakoś trzymamy, że tak się wyrażę. I moja prośba skierowana, żeby troszczyć się o siebie nawzajem, jest traktowana jako jakiś atak na rodzica. Ja tego nie rozumiem zupełnie. Rozumiem, tylko tutaj rodzic właśnie mówi, że mógł zostać najpierw, rodzice poinformowali, bo jednak wie pan, proszę mi powiedzieć, a pan na przykład przez 5 godzin siedzi w maseczce, tak, u siebie w biurze? Tak, tak, nawet nie przez 5 godzin, przychodzę do szkoły na godzinę 7, jest godziny 7, chyba że jak teraz w gabinecie siedzę, zamknięty, nikogo nie ma, to oddycham, bo jestem już osobą, która jest w konkretnym wieku. Natomiast każda lekcja, każda przerwa to jest 45 minut siedzenia w maseczce, od A do Z. I większość, znaczy i de facto każdy nauczyciel jest do tego zobowiązany też. A pan jest w jakim wieku? No, konkretnym, że tak się wyrażę. Być może pana nie do końca, znaczy po 30 jestem, w ten sposób. I nie ukrywam, że jest to dla mnie męczące. Bardziej niż dla tego ucznia. Bo uczeń może się okazać, że przez 8 godzin siedzi w szkole i nawet się nie odezwie, bo tak może też się zdarzyć, bo nie będzie pytany i tak dalej. Natomiast ja muszę lekcje omawiać, wykładać, tłumaczyć, czytać i tak dalej. I to jest męczące. I jakoś sobie nie krzywdzę, bo troszczę się o zdrowie swoje, ale także otaczających mnie dzieciaków. A proszę mi powiedzieć, po tej prośbie, którą pan wczoraj wystosował, czy teraz więcej dzieci siedzi na lekcjach w maseczce? Mówię szczerze, no dzisiaj nie robiłem przeglądu, ile dzieciaków siedzi. Na moich lekcjach, gdzie ja uczę, no powiem tak, 99% siedzi. Oczywiście, jeżeli dziecko odpowiada, to maseczkę może zdjąć. Bo jeżeli dziecko chce odetchnąć świeżym powietrzem, maseczkę może zdjąć. Nie ma z tego powodu żadnych, powiedziałem, szykan. Absolutnie. I tutaj ten rodzic jeszcze się pyta, w innych szkołach nie ma czegoś takiego? I zastanawiam się, czym się kierował pan dyrektor. Kierował tylko troską o zdrowie dzieci, o zdrowie zawsze tej pani, żeby dziecko ze szkoły niczego nie przyniosło, że tak się wyrażę kolokwialnie, o zdrowie swoich nauczycieli, pracowników. I tylko to było podyktowane, tam tylko była podyktowana moja prośba, akcentuję prośba. No ale to taka prośba, wie pan, do małych dzieci, to tak jak pan mówi, 99% osób na pana lekcjach ma maseczki na twarzy. No i co? I tutaj jeszcze rodzic zwraca uwagę. Minister zdrowia i główny inspektor sanitarny twierdzą, że podczas lekcji nie ma konieczności, aby dzieci miały maseczki. Ewentualnie decyzja należy do dyrektorów, ale gdy sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać. I tutaj właśnie rodzic, ja tylko cytuję wiadomość, która... Ale, przepraszam, rozumiem, ja rozumiem pana, że pan cytuje, ale w tym momencie, ja wiem, może inaczej, obowiązek noszenia maseczek na przerwach wprowadziłem zarządzeniem dyrektora. Mówimy zarządzeniem. A tu była tylko prośba.
prośba. Czy ten rodzic tego nie rozumie słowa prośba? Ale tu chodzi o to, że rodzice nie zostali o tym poinformowani, że takie nalegania będą ze strony pana dyrektora. Że... To nie było naleganie, to była prośba. Ja z uporem muła, przepraszam bardzo, powtarzam, że to była tylko prośba. No nie, bo wie pan co, bo może inaczej. Przepraszam bardzo, bo niekiedy jest tak, że cokolwiek by człowiek nie zrobił, to może przepraszam za określenie, ale dupa ma z tyłu. Poinformujesz rodzicom, to po co pan informuje, może nas prowadzić. Nie poinformujesz, czy zrobisz to w inny sposób, bo to nie ma też decyzja, to wam mówię prośba, to też jest źle. Niekiedy jest trudno dogodzić ludziom, powiedzmy. I teraz proszę wierzyć, na 480 uczniów to jest jedna sytuacja, kiedy jakiś rodzic mu się coś nie podoba. Ja szanuję słowo tego rodzica, jeżeli jego syn czy córka nie będą nosili na lekcji, nic temu dziecku się z powodu tego żadnych, no, szyka w cudzysłowie, nie będzie miało. To jest naturalne. A mógłby pan jeszcze zobaczyć, jak wygląda sytuacja na przykład dzisiaj, bo to jest teraz, bo pan mówi, że to była prośba, ale jak wiadomo, dzieci jak słyszą prośbę jeszcze od ten dyrektora, no to one mogą po prostu, niby wiedzą, że to jest prośba, ale mogą na to zareagować. No i teraz to gdybajmy, jeżeli jakieś dziecko to moją prośbę spełni, to czy ono z tego powodu będzie, nie wiem, ponosiło jakieś negatywne skutki? Tak, w mojej opinii, proszę pana, maseczki takie szmaciane, które są, ja panu powiem, to nie są w ogóle sterylne materiały. Sterylne materiały się wymienia co około 25 minut. Taka maseczka ląduje przykładowo do plecaka, ona jest dotykana, ona przez cały dzień w szkole załapie dużo, dużo innych różnych drobnoustrojów bakterii. Rozumiem. I bakterii, w mojej opinii, proszę pana, jest to niezdrowe. No dzieci z tego co wiem mają po kilka maseczek. Nie wszyscy oczywiście, bo to bądźmy uczciwi, nie wszyscy. Niektórzy mają przyłbice, niektórzy mają maseczki. Rodzice zaopatrzają dzieci na różny sposób. Troszcząc się o ich zdrowie. I tylko to było podstawą mojej prośby, że tak się wyrażę. I jeżeli, nie wiem, szkoda, że ta mama teraz dzwoni gdzieś tam, ona mogła podejść do mnie i porozmawiać ze mną, face to face powiedzmy, w maseczce, bo w reżimie sanitarnym. I bym powiedział jej to samo, że to tylko było podyktowane troską o to, żeby to dziecko niczego ze szkoły nie przywlekło, kolokwialnie rzecz biorąc, ani niczego z domu do szkoły, żeby zminimalizować jak gdyby. Tak, tu jeszcze na koniec zacytuję, nie jestem żadnym antykowidowcem szukającym spisku na każdym kroku, ale nie podoba mi się decyzja, która każe mojemu dziecku przez cały pobyt w szkole zasłaniać nos i... To nie jest decyzja. Mówię, decyzja jest tylko dotycząca przerw. To była prośba. A prośbę można albo spełnić, albo nie. Wszystko w tym temacie. Ale tak jak pan mówi, że po tej prośbie 99% dzieciaków... Ale na moich lekcjach te maseczki były w różnym stopniu, nawet przed tą moją prośbą. Na moich lekcjach od początku roku szkolnego dzieciaki noszą maseczki, bo widzą, że ja też noszę. No, po prostu. To mają właśnie, może się boją, mają respekt do pana? Może mają respekt. Tego nie neguję. Znaczy przed kimś respekt trzeba czuć, że tak się wyrażę. Natomiast oni mają tę świadomość, że jeżeli ja noszę maseczkę, to troszczę się o nich, no i oni robią biznes, że tak